Your day of reckoning is at hand. Adorable. Build a house. Cześć mordeczki, zapraszam na kolejny materiał z Darksiders 3. Jestem Bartu, ukończyliśmy, znaczy może nie ukończyliśmy, źle powiedziałem, ale tutaj mam tą drogę, autostradę i ruszamy dalej. Mamy dwa odpoczynki. Przydałoby się coś. Ewentualnie jak zginiemy, to się nam tutaj to uzupełni. No i dobra, tutaj ruszamy przed siebie do przodu. W tym odcinku będziemy walczyć z bossem. Czekajcie, bo tam ktoś chyba wołał pomoc, tak? Tylko że tutaj nie widzę nikogo. A tu jest gość. Czego chcesz? Jest bezpiecznie? Dobra. Schodzimy na dół, mówicie? Trochę ryzyko. Czy ja to jest... Nie będę w stanie chyba... A nie, wrócimy jak w razie W. O, shit. Mamy się pojawiły dwie ścieżki. O, cholera. Czekajcie, bo tutaj jeszcze jest jedna droga. Zobaczmy ją. Aha. Czy to musimy sobie odblokować, ok. O, shit. Ja chyba się nie mogę tutaj coś waruszyć. Dobra, dobra, udało się. Wiecie co? A tam możemy przeskoczyć? Nie, tam nie ma nic. Dobra. Kurde, musiałem zużyć dwie apteczki. Shit. O, mamy to. Tu też coś mamy, o. Tak przypadkowo założyłem. Ale słyszycie? Coś tu jest. No to się nie przedostanę, dobra. No tam jest coś, dobra, ale tam nie dostanę się. Nie ma szans. O, tu jeszcze sobie dusze latają. A tu mamy jeszcze dusze za darmo. I to jest całkiem niemałej ilości. O! Klatki spadają. Nie. Na dodatek twój krzyk z pewnością działa jak kołysanka. Tak, to był zakaz. Zastanawiam się, który z was jest gorszy. Masakra. Bo chwilę z tym czymś będziemy walczyć, tylko że...
ile nam dało dusz? O kuźwa, 3000 dusz zdobyłem teraz. No czasami tu można sobie... O. Czekajcie, czy ja tam doskoczę? Cholera jasna. Tam się na pewno da doskoczyć. Na 100%. Ja pierdziele. Dobra, udało mi się wskoczyć w końcu. Po trzech próbach. To tyle tutaj. Nic więcej nie ma. No ale w sumie zawsze coś. Dobra, na szczęście się udało. Ładunek sobie aktywujemy. O, się tylko nie ten przeciwnik. Kurwa mać. Udało się. Nawet mi wiele życia nie stracił. Czekajcie, bo przyzywa ten chyba cały czarny księżyc, te małe gówno. Dobra. A, tam jeszcze jest coś. Da się tego otworzyć? A, tu jest, ale to z drugiej strony. A, super. Skrót odblokowany, dobra. O cholera. O cholera jasna. Może niby co? Dobra, nie mam leczenia. Może
napierdalać? Tu musimy uciekać stąd. Chyba uciekać, aha. Aha, tylko tyle. Ale króciutka walka. Nie kojarzę tego. Tu chyba nas nie było. Zobaczmy to przejście jeszcze. Chciałbym tego maga jeszcze zahaczyć, który mnie atakował. To ja się wróciłem tutaj. To po jaką cholerę ja tutaj przyszedłem z powrotem? Ej, to gdzie my teraz mamy iść? A tu nie jest autostrada przecież. Ej, coś się tutaj... Coś się pozmieniało tutaj, kurczę. Niezbyt pożądane miejsce, prawda? Niczego się nie nauczyłaś. Pozory mylą. Poza tym żądze nigdy nie zjawiają się w spodziewanej formie. Co konkretnie masz na myśli? Pojęcie grzechu to jedna rzecz. Pojęcie żądz to zupełnie co innego. Szczególnie w ludzkim wydaniu. Rozumiem. Na przykład żądza czegokolwiek. Ludzie mają nie lada wyobraźnię. Pożądają wszystkiego. To dlatego żądze są tak niebezpieczne. Zbyt niebezpieczne, pani? Nie ma czegoś takiego. Nie ma być to, odejmę mu duszę, raczej Mary. Pita, to będzie dobra zabawa dla nas obojga. Można by trochę tego też tutaj, tych kłąbków mar rozbić. O, 5000. Nie wiem, czy mi wystarczy, żeby zdobyć poziom. Dobra. Dobra, weźmy to. 446, czyli 16 punktów życia więcej. O, zadbaj o to, by było słychać. Ale tak się, wiecie, zastanawiam, jak tego załatwić, tego maga tam, cholera. Może się jeszcze wrócę na sekundę, bo to jest chyba trochę inna ścieżka niż... Aha, nie, bo ja spadłem stąd. O, stąd spadłem, aha. Dobra. Bo nie ma sensu się tu wracać. Raczej. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie jakoś tego... A, tu coś jest. Że ja tego nie zauważyłem, kuźwa, nie wierzę w to. Ej, dobrze, że w sumie tu wróciłem.
prawdopodobnie byłem, ale odblokowaliśmy sobie jakiś skrót. Niewiele tu nie zdobyłem tych dusz. Dobra, tu mamy skrót odblokowany do tego obszaru. Także tutaj też byliśmy już. Także tam nie będę nawet szedł. To się zastanawiam, jak tego czarnoksiężnika załatwić. Chyba że się go nie da załatwić. Ale jeszcze sprawdzimy raz. Być może tutaj jest jakieś wejście, wiecie? No cholera jasna. Dlaczego nie robisz uników? Dobra. Nie myślę, że sobie tak można farmić w nieskończoność. Patrzcie, tu coś jest, czy jednak da się tam dostać? Patrzcie, trzeba to obczaić, jak tam wejść. A, tu coś jest. Dobra, jest, udało mi się. Zawsze coś, zawsze coś. Zaliczone 100%. Aha, to jest zamknięte teraz. Dobra. Okej. Słuchajcie, tak wam powiem, nie po co ja to trzymam. Mamy tego tutaj 4000 plus 8, 16, 24. 24 plus 4 jest 28, 30, 32, 37 tysięcy dusz mamy. Po co ja to trzymam? Weźmy to, rozbijmy wszystko. Wiecie, zostawię sobie ze 20 tysięcy. Także to rozbijmy wszystko. A tutaj sobie to zostawię. 5, 12 i 2. Wita, to będzie dobra zabawa dla nas obojga. Jak sobie
Zobaczmy, czy gość ma coś do kupienia. A, to czasami się przydaje. Dobra, tak nie mam kasy na razie. Trzy poziomy. Dobra. Oczywiście możemy sobie kupować też te kryształki, które są potrzebne do ulepszania. Cholera, wiecie co? Tutaj coś może być. No właśnie. Kuźwa, patrzcie, jaki statek. O cholera. Coś czuję, że zaraz będziemy walczyć. No tak. Mam tylko dwa odłamki. A tutaj myślicie, że da się wejść? Nie. Zablokowane. Dobra, no to trudno. Pierwsza walka tak będzie sprawdzająca. Więc... Czy domyślasz się, czego pożądamy? Czego można jeszcze pragnąć w tym zniszczonym świecie? Władzy. Zawsze mieliśmy cię za tę bystrą. Szkoda. Czemu zawdzięczamy tę wyjątkową przyjemność? Nie każdy może się pochwalić spotkaniem z jednym ze słynnych jeźdźców. Przybyłam w jednym celu. O, cholera. Musimy uciekać się do przemocy. Nie lubię takiej. Zasłużyłaś już na nasz szacunek. Nie interesuje mnie. Sytuacja, gdzie nam przeciwnik ucieka. O, shit, będzie nam uciekać. Przestań, Furio. Nie jesteśmy barbarzyńcami jak reszta. Nie, nie musimy się znów spotykać jako wrogowie. Powiedzcie to Radzie z Popielonych. Nie ma jej tutaj. Zamiast tego powiemy tobie, królowo jeźdźców. Potężnej, dzierżącej esencję płomienia, gwiazdę i swój słynny bach. Nie odwrócicie mojej uwagi. Tak twierdzisz? Prawda często rozprasza, kiedy żyje się w kłamstwie. Sądzisz, że jesteśmy naturalnymi wrogami. Czy musi tak być? Znamy naszą rolę we wszechświecie. Ciekawe, czy ty kiedykolwiek zastanawiałaś się nad swoją. Jesteś jeźdźcem. Ale dlaczego? Sama wybrałaś taki los? Jeśli tak, to czym się kierowałaś? Zamknij się i walcz! Nawet nie wiesz, dlaczego walczysz, prawda? Czy walczysz dla swoich braci? Oczywiście, że nie. Twoja wrogość wobec nich jest dobrze znana. A może pragniesz osiągnąć jakąś równowagę? Nie wierzyłaś w większe dobro, póki było ci to na rękę. Nie, nie, nie. Widzę w twoich działaniach twoje własne żądze. Żądze władzy i przywilejów i ochrony przed nieuniknionym upadkiem Nephilim. A to wszystko czyni z nas sojuszników, prawda? Kto to strzelił? Ej! Poddaj się, Furio! Śmierć? Co ty tu... Co wy wszyscy tu robicie? Czyli ja, śmierć. Jesteśmy czterema jeźdźcami? Przybyliśmy potwierdzić, że misja została zakończona. Misja? Pozostałe Czechy zginęły z mojej ręki. Śmierć zdołał uwolnić wojnę i oczyścić jego imię. A co najważniejsze, ujawniliśmy wielki spisek. Jaki spisek?
Niebo i piekło potajemnie ze sobą współpracowały, by rozpocząć apokalipsę wcześniej niż ktokolwiek by tego chciał. Rada Spopielonych wysłała nas razem, byśmy siali spustoszenie po obu stronach. Równowaga zostanie przywrócona, a niegodziwcy ukarani. Twierdzisz, że to wszystko... Mamy zdetronizować władców każdej ze stron. I aby uhonorować twoją niezachwianą lojalność wobec sprawy, Rada zarządziła, że właśnie ty będziesz przewodzić jeźdźcom. Ty, Furio, wprowadzisz Ziemię w zupełnie nową epokę. Oczywiście. Wreszcie wszystko zaczyna mieć jakiś boski sens. Tak, pani? Czy nie otrzymujesz w ten sposób wszystkiego, czego zawsze chciałaś? Zapomnij o przeszłości, siostro. Teraz żyjemy tylko po to, by ci służyć. Niech się spełni twoja wola. To wszystko nieprawda! Co? Warto było spróbować. A, już myślałem. Zdaje się wam, że tak dobrze mnie znacie. Czy nie tego najbardziej pragniesz? Sprawować władzę tak, jak tylko chcesz? To, co było iluzją, wkrótce może się stać rzeczywistością. Jeśli zignorujesz to, czego chcą inni i skupisz się na sobie. Koniec końców, to jest twój wybór. Więc wybieraj. Trzeba było myśleć, zanim kazaliście im klękać! Teraz będzie chodzić czas na zabawę z demonami i kobietami jeśli. Jeśli chcesz dowieść swoje kręgi, przyłącz się do nas, a będziesz mieć w zasięgu ręki. Aha, czekaj, bo nie mam tego włączonego, właśnie. Kurwa mać. Nie jest jakaś ciężka. Niechaj spadną ostrza niebios. Archanioł! Uzielus, chlebiesz mi. Jeszcze on? Żebyście raz na zawsze zginęły, żądze. A, on będzie pomagał, czy jak? Stój! Zawarliśmy pakt! Dlaczego miałby to robić? Skoro wie, że pakt z tobą nie ma nawet szans dorównać paktowi z nami. Nie słuchaj! Możemy przywrócić twoim słodkim aniołkom chwałę. Tak! Jeśli ochronisz nas przed tą straszną kobietą. Uzielu! A czy nie byłoby wspaniale wrócić do bram nieba, prowadząc znów niezliczone zastępy aniołów? Zamknijcie się! I przywrócić prawdę oraz prawo temu wybrukanemu miejscu. Twoją prawdę, Archaniele Uzielu. Z twoim dowództwem. Czyż nie byłoby cudownie? Siódmy Legion. Żywy i w pełni sił, przywracający chwałę. Nasz układ jest nieważny. Nie, Uzielu! Nie możemy Uziela zabić. Czy nie będzie wesoło? Znaczy możemy, ale nie wpadnie nam achievement. Co, mam kurwa z wami walczyć? Szlak. Szlak jasny by to trafił. Jak ja to mam kurwa wygrać to? Thank you.
zajebiście. Prawdziwe żądze. Przyjemne, nieprawda? Mania wielkości tłumu bije dzwon. Dobra, dwa achievementy wpadły. Kto dał wam moc wskrzeszania zmarłych? Jest jedna stawa we wszechświecie. Ci, którzy mają największą władzę, zawsze pragną jej jeszcze więcej. Żądze są wieczne. A kto konkretnie? Wiedz jedno. Byłyśmy tylko pionkami. Coś, co znasz aż za dobrze, Furio. Anioły, które zabiły twojego wierzchowca. To też pionki. Więc kto? Powiedz! Uczestnicy tej gry sami się w końcu ujawnią. A co jeśli wyjawię ci coś jeszcze cenniejszego? Oszczędź nas, a powiemy, gdzie znajdziesz inny grzech. Zazdrość. Dlaczego miałybyście to zrobić? A dlaczego mielibyśmy chronić tego jęczącego tchórza, Zazdrość nigdy nie doświadczyła walki na froncie. Nigdy nie przeżyła koszmaru wojny. Jest najbardziej żałosnym z grzechów. Doprowadź mnie na skraj schronienia, otrzymasz to, czego pragniesz. Atrakcyjna oferta. Ale mam dość tego, że wciąż drwicie z mojej inteligencji. Sama znajdę resztę grzechów. I słuszna decyzja. Ale chyba... nie wiem, gdzieś czytałem, że mamy jakiś wybór. A to chyba teraz był ten wybór, żeby nie zabijać anioła Uziela, tak? Waszą istotę stanowiła bezdenna pustka, której nigdy nie można wypełnić. Rozczarowujące. Dobra. Udało się ubić. Zakończ to. Jestem gotów. No, chyba teraz jest ta decyzja. Nie wydaje mi się. Chociaż ja wiem. Pani! Wizje władzy podsuwane przez rządze są
upajające. Szczególnie jeśli wypełnia cię żal. Wykroczenie Uziela można wybaczyć. Raz. Teraz lepiej rozumiem, co się stało z Ziemią i o jaką stawkę toczy się gra. Martwy mi się nie przydasz. Jeśli mamy wszyscy przetrwać, trzeba zawrzeć sojusze. Sojusz? Z nim? Nie, nie wiem, co powiedzieć. Że mi się odpłacisz. Mogę tego potrzebować. Moje słowo nie jest wiele warte, ale moje życie należy do ciebie. Na pewno się dowiesz, jeśli odkryję jakiś spisek przeciwko tobie. No dobra. Czy byłam właśnie świadkiem litości okazanej plugawemu aniołowi? Garnął się do nabicia twojej głowy na pal. Jesteś obserwatorką czy nie? Powinnaś lepiej się spisywać. Nasze zadanie dotyczy równowagi we wszechświecie. I we mnie, jak widać. Żądze pokazały, kim mogę się stać. I nie spodobało mi się to. Kim w takim razie chcesz się stać? Chyba... tego właśnie mam się dowiedzieć. O, shit, gdzie to nas przeniosło? Przyznam szczerze, że teraz nie wiem, gdzie iść. Ale udam się chyba do kowala. Ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. A, dostaniemy kolejną esencję. Czego chcesz? Oboje jesteśmy boleśnie świadomi, że historia obarcza nas nieskończonym korowodem stworzeń w żałosny sposób skupionych na jednym tylko celu. Ale te stworzenia są, o ironio, całkowicie pozbawione znaczenia. Do rzeczy, władco podziemi. To po prostu zaskoczenie. Wiele, miła odmiana. Zobaczyć coś, co zmierza w przeciwnym kierunku. Zaczynasz sobie zdawać coraz większą sprawę ze wszystkich skaz, które cię zawsze pętały. Skaz? Chcesz, bym je wymienił? Nie, dziękuję. Ostatnio dużo przeszłam i wiem, że jest ich sporo. I właśnie z tego powodu otrzymasz to. I wejdziesz dzięki temu w posiadanie czystej, nieskalanej wiedzy. A, dobra. To drży w mojej dłoni. Nie rozumiem. W odpowiednim czasie dowiesz się, kiedy i jak z tego korzystać. Nie, poczekaj! Mamy kolejną esencję. Będziemy mogli chyba się wspinać po tych takich pseudo wodospadach. 5-3. Mam tę moc, odblokowane osiągnięcie, esencję energii. Dobra. Kurwa, mamy mod. Wow. Mod pogardy. A co to ma? Aha, bo to sobie pod żywioł przypisane. Weźmy sobie oto. Obrażenia i redukcja obrażeń fizycznych. Spustoszenie generowane przez tę broń, nietykalność przy uniku. A nie, to mam wyposażone to już. To czekajcie, to sobie ściągniemy. Tego nie używam w ogóle. Nie, tutaj się ściągnąć. Dobra, a tutaj sobie damy to. Zobaczę, co Wilgrim jeszcze nam powie. Że ci służy, to będzie dobra zabawa, jak sobie życzysz. A zobaczmy, jakie ma towary. O, jest zbroja energii. 15 obrażenia magiczne. 15 obrażenia magiczne. To samo wszystko to jest. A to jeszcze jest nieprzetłumaczone, widzę. 15 obrażenia magiczne, a to mamy ile w tym momencie? 15 obrażenia magiczne, redukcja obrażeń fizycznych.
5% mary z rozbitych kryształów. Ej, nie mówcie, że to jest... Czym może ci służyć? Nie śpiesz się! To samo to jest. To nie wiem, czemu ta zbroja jest jeszcze droższa od tej, jak to jest to samo przecież wszystko. Jak sobie życzy, no nic. O, właśnie. Oh, shit. Mogłabym się przyzwyczaić do takiej mocy. Ej, nie mówcie, że będę mógł się teraz spinać. O, mamy jeden punkcik, fajnie, to też sobie to weźmiemy. I przypiszemy w siłę. No i co, mamy teraz możliwość jakby... A, tam jeszcze na górze coś jest. Nie wiem, czy będziemy mogli się spinać teraz po tym. Jak? Aha, ja muszę trzymać spację. Okej, okay, fajne. Kurwa, komar mi wleciał tutaj. Cholera, będę musiał go zaraz zatuć. O, czekajcie, bo to jest na dole przecież. Rafinowanie nigdy nie będzie domeną władcy podziemi. Czas znaleźć następny rzecz. Jesteś pewna? Tak tylko pytam. Można by powiedzieć, że odrobinę zmiękłaś. W każdym razie zdaje się, że to właśnie odzywa się władca podziemi. Jeśli chcesz się przekonać, jak bardzo zmiękłam, zakwestionuj jeszcze raz moją definicję. Dobra, wiecie co, musimy sobie znaleźć jakiś moment do zapisania. Aha. Dobra, zawaliście. Dusz nie miałem, więc nic nie straciłem. Zresztą nawet gdyby to można je odzyskać. Także chyba sobie tu skończymy. A, jeszcze do kowala miałem pójść. Czym może ci nie musisz się śpieszyć? Zobaczymy, czy można coś ulepszyć. Jeżeli tak, no to ulepszymy. Ewentualnie możemy sobie też kupić od Wulgrima. Kryształki, ale zaraz sprawdzimy. Tego młotu... A czekajcie, ile ten młot w ogóle zadaje obrażeń? 85. To słabe to jest trochę to. Czego potrzebuję? Chcesz zadawać potwornie? No, tego nie lepszymy. To możemy ulepszyć fragment. Dobra, ulepszmy to. Oho, z tym to dopiero będziesz siać spustoszenie. Nie sądziłem, że to możliwe, ale teraz jesteś jeszcze bardziej zabójcza. 175-189. Z tym to dopiero będziesz siać. No, większe obrażenia mamy. Łańcuchy pogardy? O, możemy to jeszcze raz ulepszyć. Z tym to dopiero będziesz siać spustoszenie. Plus 7, no nieźle. Kawałek adamantynu. Dobra, nie mamy surowców. Anielski artefakt. Czy ja to mogę kupić? Chyba się da to kupić, moi drodzy. To
też potrzebuję anielski artefakt? Nie, demoniczny artefakt, tylko jedną sztukę, ale jaja. Czas trwania spustoszenia 200%. Aha, to przy tej formie trzeba używać tego. Czyli anielski, demoniczny artefakt i potrzebujemy anielski artefakt. Ciekawe, uważaj na siebie. No zobaczymy, czy możemy kupić coś z tych rzeczy. Czym może ci służyć, skromny? Nie śpiesz się. Patrzcie, możemy to kupić. Jak sobie życzę. Ale tam potrzeba 6. Kurczę, to za dużo. Ale ten demoniczny kupimy. Witaj. Nie śpiesz się. Świetny, jak sobie życzysz. O, zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeźdźcze. Witaj, Fury. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. 6%. Nie sądziłem, że to możliwe. 3 przywrócisz równowagę. Jeszcze bardziej zabójcza. Wyważony chaos. Dobra, mamy full. Czas trwania spustoszenia 200%. Ale czad. Wszystkiego dobrego. Ale czad. 119 plus 96. Praktycznie takie samo obrażenie zadajemy tu jak tu. Tylko to jeszcze możemy raz ulepszyć. Potrzebujemy 6 tych. W sumie 6 razy 2 jest 12 tysięcy. Ja tutaj mam 12 tysięcy z tego. Może by to wykorzystać. Tak się zastanawiam, czy tego czasem nie zrobić. Ale to już może w następnym odcinku, moi drodzy. Także to tyle. W następnym odcinku oczywiście gramy dalej, także to tyle, się żegnam z wami, mam nadzieję, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę i suba. Hej, 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 hej!